Cześć, witaj w kolejnej części vloga Moje 5 minut i oczywiście dzisiaj kontynuuję programowanie już, bo model został przeze mnie już, myślę, dokończony i teraz trzeba kodować. I dzisiaj kolejne 5 minut właśnie na to poświęcę, więc zapraszam. Więc tak, to jest mój slice. Mam tu komendę save settings, mam tutaj zdarzenie work time update, short break time update. I tak dalej, i to będę musiał przenieść teraz pomału do Ridera, dlatego tak sobie na to zerkam, czy faktycznie muszę niwelować te wszystkie błędy, gdyż będę tutaj po prostu wykonywał komendy, na przykład będę potrzebował komendę save settings. Więc taka komenda tu będzie musiała się znajdować. I ta komenda ma też swojego handlera odpowiedniego i tak dalej. Tu mam, to jest test, czyli Pomodoro Long Break Module. To nie jest Pomodoro Long Break Module, to będzie Settings Module. Tak, czyli taka nazwa troszkę tu inna, gdzie tu się renejmuje, musi być rename, nie ma, zrobimy inaczej, w ten sposób zmienię, więc już się zmieniło. I tutaj będę miał stop long break command, nie stop long break command, tylko ponownie save settings, save settings command tests. I to oczywiście tutaj wszystko ulega zmianie, czyli stop long command, nie stop long, tylko save settings command. Tej komendy oczywiście nie ma, tą komendę ja będę musiał napisać. I deny, jestem ciekaw, czy te deny mi tutaj przejdą, bo tych komend tutaj będzie więcej. Może być, może osobno zrobię kilka testów, żeby wszystkich razem nie testować. Natomiast wrócę do komend. Mianowicie te komendy muszą tutaj się znajdować, czyli ta komenda, czy znaczy raczej ten command handler, zmienia swoją postać. Jest teraz save settings command handler. I komenda też zmienia swoją postać. Oczywiście jeszcze ciała tutaj nie zmieniam, nie modyfikuję. Natomiast tutaj będzie do upublicznienia trzy zdarzenia. Zdarzenia te będą związane właśnie z modelem, czyli work time updated, czy tak, work time updated. Long break time updated i short break time updated. Short. Short break time updated. I teraz te zdarzenia muszą oczywiście znaleźć się tutaj. Tu mam long break time updated. To jest do poprawki. Zaraz zobaczymy. Czyli tak, long time updated. To sobie zmienię na short. Więc cały czas poprawiam. Natomiast to jest work time updated. Ciekawe, czemu tutaj się nie zmieniło. Czy tu się zmieniło? Też się nie zmieniło. To jest z kolei short. Short break time updated. Takie zdarzenie. I ostatnie to jest long. Okej, tutaj się zmieniło.
Więc mam te trzy zdarzenia i te trzy zdarzenia, powiedzmy, tutaj w jakiejś formie będą zapisywane. Będzie to time po prostu, więc każde zdarzenie ma time. Żadnych start time'ów, tylko time. Tylko tutaj to będzie work time. Tutaj będzie break time, tak jak jest. Tylko short break time, a tutaj będzie long. Czyli de facto w ten sposób te zdarzenia mają wyglądać. Ta komenda też musi być po prostu w ten sposób przygotowana. Czyli tu wszędzie będzie takie coś, czyli work. Short i long. I nic więcej tu jest niepotrzebne. Za wyjątkiem tego, że oczywiście to muszę wszystko tutaj powtórzyć. Tak. Czyli mam work. Short break i long break. Oczywiście to wszystko w ten sposób musi być przypisane, tak? Czasem mi się coś tu zaznacza i za dużo się zmienia. Nie lubię tego. Long break. To jest błąd. I na tym zakończymy. W zasadzie nic więcej tu nie trzeba zrobić. Dzisiaj kodowanko troszkę do przodu, czyli command handlery, troszkę w testach poprawek, no i implementacja zdarzeń. Muszą być zdarzenia, żeby przetestować. Tak? Czyli kilka poprawek prostych, nie będę się rozwodził, wszystko było widać. Więc na dzisiaj to już tyle. Dzięki, oczywiście, do usłyszenia jutro w kolejnej części vloga, gdzie będę kontynuował pracę nad slicem konfiguracji czasów Pomodoro, a później będą dźwięki i tak dalej. Na razie.